One, two, three. Sportowa Energia. Cześć, z tej strony Magda i Daria. Dzisiaj rozmawiamy o Nordic Walking. Specjalnie dla Was zaprosiłyśmy mistrza świata 2018 roku międzynarodowych zawodów Nordic Walking, Jakuba Delonga. Cześć Jakub. Cześć, witam serdecznie. Czym w ogóle jest Nordic Walking? Myślę, że najprościej jest to powiedzieć, że jest to marsz, naprzemienny marsz z wykorzystaniem wronging nóg z przystosowanymi do tego marszu kijami. Sam początek w ogóle Nordic Walking, bardzo śmiesznie, bo myślimy, że to jest rzecz nowa, już Finowie wymyślili ponad 100 lat temu. I pierwsze zdjęcie jakieś zachowało jest właśnie z zawodów, gdzie skandynawscy biegacze narciarscy, przez to, że nie cały rok występuje tam śnieg, właśnie już maszerują, biegają, chodzą, chodzą z kijami. A w latach 80., pierwszy w Stanach, Tom Ratlin zaczął się tą tematyką zajmować. Później Marco Cantanewa i jego właśnie słynna praca magisterska pod tytułem Nordic Walking, czyli północne maszerowanie, obiegła cały świat. I stąd tak naprawdę cała ta popularność się wzięła. No a myślę, się najprościej, jest to marsz z wykorzystaniem kijów. Bardzo ważne pytanie, ponieważ wiemy, że chodzimy z tymi kijkami, ale właśnie nie chodzimy z nimi jak chcemy. Tylko jest taka specjalna technika poruszania się. Opowiesz nam o niej? Jak Kurczę. to robić prawidłowo? Myślę, łatwiej pokazać, wiadomo, ale... Na pewno łatwiej byłoby pokazać i myślę, że już z tego miejsca mogę zaprosić na zajęcia w Krakowie. Wtedy myślę, że to będzie prościej, bo ciężko jest, że tak powiem, ten aspekt pewnej psychologii sportu, że jak się jest wizualizacja, coś zobaczymy, łatwiej to wyobrazić, łatwiej przenieść na, na swoje warunki. Jeżeli tak, ja powiem, że tutaj, jeżeli z przodu mamy wysuniętą rękę, trzeba mieć zaopany kij na wysokości biodra, otwieramy dłoń, wykonujemy odepchnięcie, angażujemy mięśnie pleców. No to wszystko oczywiście ładnie brzmi, e, ale jak przeciętny człowiek sobie coś tam spróbuje wyobrazić, każdy wyobrazi sobie co innego i efekt mamy przeciwny do chcianego. E, myślę, że warto poruszyć e, takie dwa, dwa aspekty. To są najczęstsze, e, najczęstsze kontuzje, które się przydarzają, e, które wynikają z nieświadomości. E, że najczęstszą rzeczą e, i najśmieszniej bo kontuzją, która się przydarza jest łokieć tenisisty e, w nordic No Tego właśnie, że mamy złą pracę ramion, że ruch nie wywodzi się z barku, tylko zazwyczaj z stawu łokciowego i bardzo mocno pakujemy, jakbyśmy byli na siłowni. E, Handeli i cały czas pracuje biceps, triceps, biceps, triceps, które muszą dźwigać cały nasz, e, nasz organizm, który no, czasem nieco sporo waży. E, to niestety no, nasz staw łokciowy e, zostaje tutaj przemęczony i, i pojawia się to zwyrodnienie. E, a drugą częstą rzeczą, zwłaszcza u osób starszych, które, e, które nie, nieświadomie korzystają, bo właśnie a to lekarz zalecił, a to słyszeli w telewizji, a to sąsiadka poleciła, e, są zwyrodnienia w odcinku lędziowym kręgosłup od tego, że cały czas kije mamy z przodu, no i po pewnym czasie nasze ręce, nawet jak postaram się trzymać, jak do przysiadu, one ważą, zaczynają opadać w dół. Więc jeżeli ktoś nie ma dobrze zbudowanych mięśni korpusu, no to zaczyna się cały pochylać do przodu, no i w tym momencie pojawiają się zwyrodnienia w odcinku lędziowym, no i znowu zaczynam się denerwować na te kije, bo miało być tania, fajna recepta na zdrowie, miło spędzony czas, a mnie znowu boli, i znowu boli. Czy powinniśmy zwracać uwagę na powierzchnię, jaką wybieramy, to znaczy, czy prawdą jest, że twarda powierzchnia źle wpływa na nasze stawy i w miarę możliwości powinniśmy wybierać większe grunty? Niestety każda, każda ścieżka, którą mamy gdzieś tam w parku, na ulicy, czy wszechobecny asfalt nie jest czymś, co naturalnie występuje w przyrodzie i niestety o wiele fajniej siedzi na rowerze, czy, czy prowadzi wózek po, po ścieżce asfaltowej. Mimo wszystko nawet podczas zwykłego marszu e, nasze stawy to, e, to dość mocno odczuwają, więc raczej zaleca się nawet do, do biegania, do, do, do spaceru na wierzchnie miękkie, park, trawnik, las, e, starać się uciec z tego asfaltu, a jeżeli chodzi o, o maszerowanie prawidłową techniką Nordic Walking, nie da się prawidłowo maszerować e, po asfalcie. Tutaj ten aspekt, e, aspekt techniczny nam nie pozwala, taki jeśli Ślizgają. I niestety często prowadzi do, do tego, że pojawiają się kontuzje, pojawiają się pewne zwyrodnienia w stawach, no i wszędzie piszą kursy Nordic Walking, taki no tani lek, tak naprawdę za cenę kijów, recepta na nasze zdrowia, tu mnie bolą kolana, tu mnie bolą moksie, tu mnie boli kręgosłup, no i rzucają te kije w kąt, i niestety, niestety, przygoda się kończy. Więc raczej zachęcałbym do tego, żeby, żeby maszerować po miękkim, tak samo biegać po miękkim, trochę tego miejsca jest zawsze przy między. Między alejkami kawałek trawnika się znajdzie, ale parki, Dolinki Podkrakowskie, Lasek Wolski, trochę tych pięknych miejsc w Karkowie mamy. Jaki jest taki minimalny czas, który powinniśmy temu sportu poświęcić w ciągu dnia? Taka dolna granica naszego treningu. Myślę, że tutaj stare przysłowie 3 razy 30 x 130, czyli 3 razy w tygodniu po 30 minut na tętnie 130. Tętno 130, jeżeli nie mamy, że tak powiem, zagarka czy opaski, najprostszy sposób to jest, jeżeli rozmawiamy z koleżanką, łapiemy nas do dyszka, to jest mniej więcej tętno, tętno 130, i tą starą zasadą takiej promocji zdrowia się, się kierować. Dlaczego 30 minut? Bo dopiero po tym czasie nasz organizm zaczyna spalać kankę tłuszczową, więc jest to takie totalne minimum, żeby w jakiś sposób zmęczyć mięśnie, wyczerpać glikogen mięśniowy, właśnie zacząć bać o naszą sylwetkę, trochę tego tuszczyku spalać i robić formę na lato, więc to minimum 30 30 minut i dla amatora maksimum godzina. Raczej starać się nie przekraczać, że zawsze lepszy jest niedosyt niż przesyt. Lepiej następnego dnia z uśmiechem wyjść niż, a kurczę, zakłasy, wszystko mhm. mnie boli, nie mogę się ruszać. Bo tak niestety często się kończy e, pierwsze spotkanie z kikami, mhm. że każdy się śmieje, hihi, hi, hi, hi. e, mhm. więc mówię, zapraszam na trening, trenujemy, mhm. robimy sobie aspekty techniczne i następnego Kurczę, rękami nie mogę ruszać, a ja na spacer poszłam, więc tak to się niestety kończy. Często spotykałam się z opinią, że nordic walking jest jednak lepszy niż bieganie yy, i czy to jest właśnie prawda i jakie korzyści prócz spędzania miło czasu na świeżym powietrzu dostarcza nam ten sport? Yy, to myślę, że jest odwieczna yy, dyskusja między biegaczami, którzy trochę gdzieś tam się podśpiewają mnie śmiechu, znaczy wyśmieją się po prostu e, z, z, z tych z, 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 z które maszerują z kijami i ja zawsze mówię, chodź spróbuj i wtedy, wtedy wyraź opinię. E, powiem tak, jeżeli mamy raz, że jest w przybieganiu stosunkowo mniejszą ilość mięśni zaangażowanych, bo jest to około 60%, e, przy Nordiku 90%, a zawsze jak się śmieje, że dołożymy mięśnie mimiki, e, naszą przeponę e, gardło, tak zwany Nordic Plotking z sąsiadką, to nawet 100% mięśni naszego ciała angażujemy. E, to oczywiście Oczywiście, już przemawia jedno, że jest to korzystniejsze dla naszego organizmu i powoduje większy wysiłek, a z punktu widzenia naukowego wygląda to tak, że e, fizjologiczny wysiłek liczy się mniej więcej przy bieganiu, że to jest nasz organizm spala 1 kilokalorie na kilogram masy ciała na pokonany e, kilometr, a przy Nordic Walking bądź bardzo szybkim marszu e, również bez kijów jest to półtora kilokalorii na kilogram masy ciała e, na pokonany kilometr, więc tutaj nasz organizm ma o wiele większe zapotrzebowanie e, kaloryczne. Więcej spala tlenu no i myślę, że jest stosunkowo też bardziej bardziej przez to męczące, bo jednak tutaj w całe wszystkie partie na na cztery kończyny włączamy, więc myślę, że jest korzystniejsze, a przy tym bardziej prozdrowotne, bo mimo wszystko przy bieganiu mamy fazę lotu i każde nasze uderzenie stawem skokowym, stawem kolanowym, który amortyzują naszą, naszą całą wagę, cały organizm, przekłada się na pojawianie bólów w stawach skokowych, kolanowych, w biodrach, w odcinku lędziowym kręgosłupa przy marszu jest naturalny. Płynne, delikatne przejście, więc nasz organizm nie odczuwa. A przez to, że wykorzystujemy kije i wszystkie górne partie mięśniowe, zwłaszcza mięśnie naszych pleców, stabilizujemy kręgosłup, odciążamy wszystkie stawy od pasa w dół. Także jest ten o wiele większy aspekt prozdrowotny przy maszerowaniu z kijami. Mówiąc właśnie jeszcze o tym bieganiu, to mam wrażenie, że w bieganiu właśnie mamy już narzucone pewnego rodzaju tempo, a przy Nordic Walking jak ja chodzę, to czuję, że nawet przy takim bardzo, bardzo wolnym tempie i tak moje ciało dosyć mocno pracuje i właśnie stąd moje pytanie, czy jest jakieś takie minimalne tempo poruszania się, czy raczej jest dowolne? E, wiesz co, myślę, że tutaj będzie w zależności od poziomu e, wytrenowania i, i sprawności każdej, e, każdej osoby. Będzie to bardzo subiektywne, e, subiektywne dla nas. Tak samo można e, jest coś taka metoda treningowa, jak slow jogging, e, gdzie mniej więcej biegamy o wiele wolniej niż my Normalnie jeśli na spacer. I tak samo myślę, że można chodzić z tempem 12 km na godzinę. No to nie jeden biegacz chciałby tak szybko biegać. Więc to jest, myślę, że bardzo bardzo subiektywne i dopasowane pod konkretną osobę. Więc jakby nie da się ustalić tempa, trzeba to bardzo, myślę, pod, pod swoje warunki stosować. Że tutaj ciężko jest określić, jakie jest tempo. Myślę, że bardziej to powinien czas określać nasz trening niż, niż samo tempo. Ale tak jak mówię, że nie jeden biegacz chciałby tak, tak szybko pobiegać jak najlepsi zawodnicy chodzą. Jakie mamy zalety tego sportu i jak na nas wpływa takie regularne chodzenie? Jeżeli chodzi o, o zalety prozdrowotne, to myślę, że jeżeli trenujemy e, cały rok, poprawiamy odporność. E, zaraz tutaj ilość białych krwinek e, i no, przez to nie chorujemy. Więc myślę, to jest, zwłaszcza w tych trudnych czasach, e, bardzo dla nas ważne, żeby ta aktywność na świeżym, e, świeżym powietrzu była. Drugą rzeczą, wzrost wydolności i poprawienie się, e, znaczy zwiększenie się ilości czerwonych krwinek, które odpowiadają za transport tlenu. Rośnie nam wydolność. Wolność, nie męczymy się, śmiało można na 11 piętro, nie windą, tylko, e, tylko wbiec po schodach. Myślę też w aspekcie zwłaszcza osób starszych, to jest e, przeciwdziałanie e, osteopenii, czyli tego, że nasze kości się odwapniają. Wzmacniamy kości, e, przeciwdziałamy złamaniom, ale również sarkopenii, czyli to jest zanik, zanik mięśni. Czym, że tak powiem, do 24 roku życia e, zadbamy o to, żeby nasza kondycja, nasza tkanka mięśniowa była tym lepiej zbudowana, tym mamy lepszy kapitał na, na dorosłe, e, dorosłe życie, a później, że tak powiem, szczęśliwą starość, żeby nas żadne. E, żadne kontuzje y, nie dopadały.